Dzień dobry, Wrocław, witam Malbork. Buongiorno. Przyjechałam, słuchajcie, na do Maxa i Ani. Tak jest, dzisiaj robimy sobie reset day. Jak to zawodnicy, lubimy dobrze pojeść, także na pewno będą burgery, będą lody i jeszcze wiele fajnych rzeczy. Czyli czeka nas, słuchajcie, dzisiaj challenge żywieniowy. Ja z Anią spróbuję zjeść więcej kalorii niż Max, także będzie się działo. Dziewczyny kontra Max. No to co? Zaczynamy od najlepszego, czyli od czego? Burgery. Ja wyciągam to, co nam się przyda do zrobienia burgerów. Robimy na wypasie, słuchajcie, takie prawdziwe, klasyczne, z ogórem wiejskim. Przywieźliśmy ogóry od Maxa rodziców, także tak będzie pysznie. Dodamy do tego cebulkę w stylu amerykańskim i najważniejszy składnik naszych burgerów to będzie co? Sos tatarski. Ja, słuchajcie, na ten sos tatarski czekam od wczoraj. Jak tylko kupowaliśmy sos, to ja od razu zacierałam ręce. No dobra, będą nam potrzebne sprzęty. Na pewno coś do grillowania. Nie wiem, czy nam taki grill wystarczy, bo dziewczyny się zapowiadają, że dużo zjedzą. Więc chyba będziemy na trzy razy robić. Ale jak widzicie, mamy ich sporo, także zobaczymy, jak sobie poradzą z tym. Podłączamy grillka, dawaj sobie na rozpakowuj, działaj tutaj. Ja tu od jesteś kobietą w kuchni, także całe życie w garach. Taka to jest właśnie polityka. Musimy tam. On się musi zagrzać, nie? Grzeje się. Tak, w międzyczasie nastawiamy też piekarnik. Nasze bułeczki, które które z żytnimi nie mają raczej nic wspólnego. Polecam też do piekarnika, podgrzejemy je sobie troszeczkę, żeby były fajne, chrupiące. Starczy. Okej, okay, a tutaj w międzyczasie, jak będziemy robić burgery, ja przygotowuję składniki, bo oczywiście po takim klasycznym posiłku burgerowym trzeba zjeść coś słodkiego i w związku z tym, że Max jest tutaj panem domu, więc będzie sernik, ponieważ on jest bardzo sernikowy, więc taki sernik dla niego zrobimy dzisiaj z galaretką, także też pokażemy wam, jak ja go przyrządzam. Tak, Sabina już jeżdżąc tyle ze mną na zawody wie, że jak ciasto, to tylko sernik. I zawsze owocowy, żadne czekoladowe. Dorzucamy burgerki nasze na grilla. Tak jak widać, mamy tutaj w jednym z 230 kalorii. Jeden taki burgerek będzie miał. Bułki też nie mało, bo tak jak patrzałem, jedna taka bułka 150 kalorii. Też jest trochę tłuszczu tam. Także wrzucamy. No i nasz kochany sos tatarski na pewno nam mocno podbije kalorykę. Tutaj mamy na 100 gramów 600 kalorii. No a powiem tak, że na jakieś tam 50-70 na pewno dojdzie. Burgery się robią. Tak jak mówiłam, sernik będzie z galaretką, więc tą galaretkę sobie już przygotuję, żeby ona nam troszeczkę stężała, zanim będę robiła spód i będę przygotowywała masę serową, to ta galaretka akurat nam wystygnie. Jak będziemy ją wylewać, to ona musi być już taka tężejąca, więc trzeba ją po prostu szybciej zrobić. Dzisiaj owoce na serniku będą maliny i jeżyny, więc galaretkę dodałam malinową. Ja używam dwóch opakowań galaretek, żeby ta galaretka miała bardzo intensywny kolor. Na pewno będzie dobre. Nasze burgery już pomału dochodzą, także trzeba rzucać bułki do piekarnika. Wiem, łapka niepotrzebna. Ciach. Myślę, że już ser pójdzie.
Tutaj przygotowałem jeszcze oczywiście ser, no bo każdy burger musi mieć troszeczkę dobrego sera. Jakiś mazdamer, też na pewno nie mało kalorii, jak to w serku. 100 gram sera, 330 kalorii, jeden klaster, 70. Kolejne 70 dojdzie. Dobra, bułki nam się troszeczkę podpiekły, także myślę, że są już gotowe. Wyłączymy, żeby nie spiec ich za mocno. Poczekamy tylko, jak rozpuści nam się na burgerach fajny ser. Idziemy tam. Znosimy już smakołyki na naszą ucztę. Już mamy prawie wszystko gotowe, ser się rozpuścił. Także dziewczyny, zapraszam do stołu. Kucharzy było dwóch, natomiast jedzących będą trzy osoby. I wtedy pojawia się Ania, bo mi nie dali mikrofonu, ale jak jest jedzenie, to ja też jestem. Ja właśnie przygotowuję kolejną partię, bo na razie jest 2-1 dla mnie, ale jeszcze dwa burgerki tutaj przygotujemy. Zaraz zobaczymy, kto będzie miał ochotę, kto zje. Znaczy ja wiem, kto ma ochotę. Także zobaczcie, dwa kolejne się robią. Okej. Okay. W międzyczasie jak jemy burgery, ja już zabieram się za przygotowanie spodu do naszego sernika. Zblenduję sobie daktyle z odrobiną soli, masła orzechowego i na koniec dodam sobie rozdrobnione wafle ryżowe. To wszystko ładnie ugniotę, wyłożę tym blaszkę, wstawię do lodówki, a potem zacznę przygotowywać masę serową. Oczywiście kola musi być dietetyczna, nie? Bo my jednak wolimy kalorie zjadać niż wypijać. Także... Kompot do obiadu. Także... Z Sabiną robimy na razie pas, ale... Ale... Do naszego teamu. Dołącza Marcin. Także mamy nadzieję, że przebijemy maksa, jeżeli chodzi o ilość zjedzonych kalorii. Burger numer 3, czyli co? 3-1 dla maksa. Chyba, że Marcin pomoże. Jak widzicie, talerz już pusty. Max by coś jeszcze zjadł, a że mamy jeszcze trochę czasu, bo Sabina kończy sernik dla mnie, to dobijemy sobie tym, co lubię najbardziej. Co prawda to nie jest niezdrowe, ale bardzo kaloryczne, jeżeli sobie na zbyt dużo pozwolimy. Czyli moje ulubione orzeszki makadamia. Jedyne 760 kalorii w 100 gramach. Czyli w tym opakowaniu mamy 125, no to prawie jakiegoś 1000 możemy wrzucić. Na zdrówko. Także Max zajada orzeszki, a ja włożyłam właśnie spód do sernika do lodówki. Schłodzi nam się jakieś 30 minut, a w tym czasie przygotuję już masę serową, którą przygotuję z chudego twarogu. Oczywiście możecie użyć, jeżeli chcecie podbić kaloryczność, oczywiście innego sera, natomiast ja lubię chude, dlatego dołożymy sobie skyry, ja daję waniliowe, żeby trochę tego smaku było i dosłodzę to słodzikiem. I żeby ta masa była fajna, dodamy sobie do tego nasiona chia i żeby konsystencja ciasta była odpowiednia, dodajemy żelatynę. To zabieram się do pracy.
gelatynę trzeba dobrze rozmieszać, żeby nie zepsuła nam konsystencji ciasta. Oczywiście mieszamy w gorącej wodzie. Czekamy, aż ostygnie. Teraz dodam sobie do masy serowej nasionek chia. One napęcznieją nam i do tego dołożę żelatynę. I to będzie nasza konsystencja masy serowej. Wylejemy to sobie na nasz spód, który się chłodzi w lodówce. Myślę, że uda się wyzerować. Myślę, że uda się wyzerować. No to co? Zabieramy się do wylewania masy serowej na nasz spód. Zobaczymy, jak nasz spód się miewa. Okej, elegancko stężało. Jest okej. Dobra. I teraz będziemy sobie nakładać spodzik. Tutaj do masy serowej oczywiście dolałam żelatyny, którą wcześniej przygotowałam. I teraz naszą masę serową wkładamy do lodówki na około 30 minut. Jak stężeje, ułożymy owoce i wylejemy na to naszą galaretkę. Okay. Dobra. Dobra. Ok, zaglądamy, co z naszym sernikiem. No, słuchajcie, jest dobrze. Pięknie nam stężał. Także teraz ułożymy sobie na to owocki. Popatrzcie, galaretka też jest idealna do wylania jej na spód. Okay, zabieramy się do pracy. Zobaczyć efekt finalny. Wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Przecież smakował też będzie dobrze. No ja mam nadzieję, że będzie smakował. Jako znawca sernika poznacie już niedługo odpowiedź.